postulatowy atmosferę. Więc proszę Państwa, tak jak powstańcy byli niezłomni, my również chcemy program. Sen powstańca 63 w hołdzie żuławom, którzy zginęli pod bitwie miejskiej. Czasu słyszysz weszło rżenie koni. Grupa jezdnych czeka pod tym domem. Muszę spieszyć, czuć ja ich dogonię. Represje i skutki powstania. Około 1000 egzekucji, 30 tysięcy zabitych, 40 tysięcy zesłanych na Syberię. Konfiskata 1660 majątków szlachetnych. Śmierć Romualda Traugutta. Letni poranek, 5 sierpnia 1864 rok, godzina 10, Cytadela Warszawska. Na jej stoku stanęła szubienica, otoczona kordonem żołnierzy. Spędzono 30-tysięczny tłum, by przymusowo oglądać śmierć przywódcy powstania i jego 4 współpracowników. Wyjechał ze Sławkowa. Marek przejechał przez cały Śląsk, dopadł w Sosnowcu rosyjski dworzec, obrabował komory celne. Szanse, bądźmy szczerzy, żadne. Wprawdzie Rosja była osłabiona przegraną wojną krymską. Umarł też Polakożerca, car Mikołaj I i słynny Kat Paskiewicz. Niemniej i tak Rosja pozostała silnym mocarstwem, z którym wszyscy się liczą. Dyplomatyczne zabiegi rządu narodowego nie dały efektu. Bardzo się tu wsławili kostymierzy z oddziału Czeszkowskiego, którzy w tym wszystkim brali czynny udział, mimo że prolik była bardzo słaba, bo to były kosy, a nie każdy umiał nawet kosy układać. W tym celu oczywiście widelnym. No i furorę zrobili na Śląsku, msza była specjalna. Coś z naszej historii. Pod Skalbmierzem w dniu 30 maja 1863 roku oddział kawalerii w sile 40 osób pod wodzą Zygmunta Chmieleńskiego spotkał kilkunastoosobowy oddział kozackiej jazdy, który został rozbity przez Polaków. Żałość mnie w ten czas ogarnęła taka, że o strachu zapomniałem. Do dworu drogę znałem dobrze. Ojciec mi tam ze sobą brał i panna Marta często po mnie przysyłała. Niedługa droga. Do dworu wtedy leciałem w ciemności i od płaczu zataczałem się, ale leciałem, aż do sieni wpadłem, gdzie lokaj stał z początku, puszczać mnie dalej nie chciał. Popioły i korzenie. Prześledźmy krótkie losy powstańcze. Młodych krakowian z obozu w Ojcowie. Wszyscy trzej z jednej rodziny, bracia cioteczni. Emanuel Moszyński, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, lat 20. Jan Tomkiewicz, student Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ich kuzyn, oficer, który wystąpił z armii austriackiej o dziwnie znajomo brzmiącym nazwisku Michał Hubal Dobrzański. Muzyka również, to są pieśni powstańcze dotyczące powstania styczniowego. Oprócz scenariusza Kraśnoszkania, tych braci, które teraz doznaliśmy. Udział wzięłam w wodzie z Centrum Edukacji Ustawicznej oraz Gimnazjum Stopowi. Klaudia, Sylwia, Patrycja, Ewelina, Karol, Grzegorz i kto jeszcze? I inni. Młodzieży na zachętę, tak jak ostatnio. Pani dyrektor, za wyjątkową daną interpretację, naprawdę tekstu. No to tak z doskoku. Tak. Także wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję pani Marii, Antoniemu za wielki obraz. Że w tym domu kultury dzieją się takie rzeczy. Dziękuję autorce scenariusza, dziękuję naszemu dźwiękowcowi, no i artystom. To był bardzo przyjemny wieczór, bo pogoda nam go zrobiła i myślę, że jeszcze wiele razy spotkamy się tutaj, może w takim gronie, mam nadzieję, że w szerszym, że te nasze spotkania. Świętokrzyski szlak Langiewicza. Marsz Langiewicza od Wąchocka do Grochowisk. Dwumiesięczna kampania była najgłośniejszym wydarzeniem Europy w roku 1863. Gdy car Aleksander II.